Witam serdecznie. Tutaj Extremum Game kontynuujemy zabawę z tym czymś, czyli Stranded Deep. Chciałem zakończyć tą grę, ale mam wyzwanie. Wyzwanie, żeby uwolnić się z tej makabrycznej wyspy i gry. Nie no, gra nie jest taka zła, można sobie pograć. Chociaż jest sporo niedopracowań w tej grze. Mogliby niektóre rzeczy ulepszyć, niektóre trochę zmienić. Na przykład wyspa jest dosyć taka mała. Mogłaby być wyspa większa po prostu. Nie wiem, czy w zmianie tam ustawień tych wysp można to zmienić po prostu. Dodatkowo tutaj są takie niektóre przedmioty, jak te drzewo, które nie da się wydobywać. Też mnie to denerwuje. To jest taki nie za bardzo fajny element w tej grze, bo nie pozwala nam swobodnie tutaj jakby kreować tą naszą wyspę. Te krzaki też są jakieś takie denerwujące. Chodzi mi o te krzaki, nie te co zbieram. Te kamienie, z tych kamieni też powinno się dać chociażby wydobywać jakieś surowce. Ja już tam na tą grę trochę marudziłem w innych odcinkach. Każdy odcinek na coś tam w tej grze marudziłem. Ona nie jest jakoś specjalnie super, dlatego też jest za bardzo niedopracowana. No ale co można wyczytać, co producent tam stwierdził, to jest jeszcze gra ze wczesnego dostępu. A ma już, jest 2015 roku. Jej data wydania 2015 rok, 5 lat minęło. I dalej jest grą wczesnego dostępu. No i wyrosła palma nie wiadomo gdzie. Pewnie wyleci w kosmos. Zobaczymy. Nie wyleciała w kosmos. Pozbieramy sobie liście palmowe, żeby wydobyć sobie z nich pożywienie. A raczej nie pożywienie, a wodę. Pyk, 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 a tutaj reszta. Dobra. Tam będzie się nam skraplać woda. Dalej jeszcze będziemy konstruować naszą tratwę. Także wybuduję kolejny dach do naszej tratwy. A żeby to zrobić, potrzebuję właśnie tego konara. Pyk, 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 pyk. I mamy. Zbieramy. To jeszcze tak. Zastanawiam się, czy można półkę na tej tratwie wybudować. Mam nadzieję, że można. O nie, i co teraz? Wybudowałem to w złym miejscu. No to lipa. Będziemy potrzebowali więcej tutaj drewna. Bierę to. Liście trzeba ściąć. Dzień pracy. Kolejny. Dobra. 4. Potrzebuję jeszcze takich 2. Czyli razem 8. Czy to się stakuje w większych ilościach? Niestety, ale nie. I tutaj mamy to. Pytanie, czy to się da odwrócić? Da się. Także mamy taki fajny daszek. No i super, no mamy daszek. I jeszcze jeden daszek. Tylko pytanie, jak ten daszek się ustawia mi? Tak jakbym tego sobie życzył. No powiedzmy, niestety, ale tego się nie da już ściągnąć. Nic się nie da z tym zrobić. No i nasza tratwa wygląda fenomenalnie. Tutaj mamy ochłodzenie, więc nas słońce nie spali. I teraz tak, do tratwy potrzebujemy żagiel. Żagiel, żeby wykraftować, już mniej patyków potrzebujemy, także lepiej. 13% noża, znowu mi się kończą przedmioty. Raz, dwa, trzy, cztery, fajnie. To 2 i coś jeszcze tam było potrzebne, prawdopodobnie sznurek. A ja już chyba sznurka tutaj nigdzie nie znajdę.
Jest chyba Yuka Tree. Nie. Ta jest sucha, ta jest sucha. Jeszcze jedna była gdzieś. Trzy mamy tutaj i są wszystkie niezrobione. Dobra, woda do połowy jest. Pijemy wodę. Chlip, chlip, chlip. Okej. Co tu jeszcze? Tam mamy jedną palmę. No jak widać, tu jeszcze jedna taka wysoka. To sobie zostawię. Bierzem to. Tam jest kokos, a nawet dwa. Mam miejsce w ekwipunku, także sobie pozbieram te leżące kokosy. Bo nigdy nic nie wiadomo, na tej wyspie mogą mi się skończyć przedmioty i umrę z głodu. Co ja wziąłem kokosy? Tutaj sobie walę kokosy. Tyle kokosów. Świat jeszcze nie widział. Czy w ogóle nie mam sznurka? Pytanie. Mam dwa sznurki. Jeden muszę tutaj użyć, żeby sobie wykraftować. Czemu w Quick nie mogę sobie kraftować? Tego nie wiadomo. O kurwa. To ja nie potrzebowałem sznurka. No to lipa. Dobra, tu mam jeszcze jakieś przedmioty w tratwie. O, proszę bardzo. Dobra. I teraz kraftujemy do naszej łodzi żagiel. Łodzi tratwy. Chyba jeden wystarczy, chociaż jak będziemy mieli takie dwa, można go wstawić w jakimkolwiek miejscu my chcemy po prostu. Wygląda to przednie. Ja to mogę sobie tak dźwignąć po prostu. Niezależna kobieta, która jest silna. O Boże. Dobra. No to trochę rzeczy już powybudowaliśmy nawet. Wody to ja zaraz tu będę musiał sobie dodać. Raz, dwa, trzy. Niech będzie. Jeszcze patrzę, ale chyba stalowej półki się nie da stworzyć. Farma zdaje egzamin, ona jeszcze chyba do końca nie wyrosła, bo jest jakaś malutka. Ale zdaje sobie egzamin. Wody nie brakuje. Także super jest. Pytanie, jak ta tratwa będzie działać. Bo chciałbym sobie zobaczyć, czy na tej tratwie mogę ustawić sobie półki. Bo jeżeli tak, to będziemy mieli dostęp do większej ilości półek, na przykład takich już 6 skrzyni będę mógł wsadzić. Nawet 3 skrzynie, to mam 9 slotów na narzędzia i różne duperele, więc taka tratwa będzie super elegancka, taka fajna i w ogóle. Dobra, idziemy spać. Idziemy spać, a jutro się zobaczy, co jeszcze będę mógł tutaj wykraftować. Więcej gadałem niż grałem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.